Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami nowa seria z gry Yonder, The Cloud Catcher Chronicles. I wiem, że tytuł jest genialny, wiem, że jest bardzo memiczny, bo teraz już możecie sobie śmieszkować, że ho, 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 Staszek, z czego nagrywasz? O, z Yonder, ho, ho, prawda? A że dostałem kluczyk od twórców, no to uznałem, że mogę wam tę grę pokazać, ponieważ naprawdę jest przyjemna. To jest takie połączenie Stardew Valley z nową Zeldą na Switcha. Można by tak w skrócie to opisać. Czyli będziemy eksplorować wielką, gigantyczną wyspę, która jest całkowicie przed nami niemalże otwarta. Więc i będzie eksploracja, jest otwarty świat. Jest dużo elementów, można powiedzieć, że takich trochę rodem z MMO, czyli będziemy mieli postać, która będzie mogła uczyć się craftu, budowania budynków do swojej farmy, bo będzie można stawiać farmy w każdej z 8 dzielnic tego świata, tej całej wyspy, więc ogólnie jest to gra, w której możemy robić mnóstwo rzeczy i takich rzeczy, jakie w sumie chcemy, tak? Możemy całą grę poświęcić na łowienie ryb i zbieranie kamieni, albo po prostu eksplorować i odkrywać jej tajemnice. Moi drodzy, premiera tej gry jest dzisiaj, czyli 18 lipca. Gra kosztuje 23 euro na Steamie, jest dostępna tylko i wyłącznie pod Windowsami, ale również wyszła na PlayStation 4. I teraz zaczniemy zupełnie nową rozgrywkę. Dzisiaj i jutro będą dwa odcinki pokazowe, to prawie jak pretendent. Nawet nie wiem, czy nie będzie to kolejny pretendent, tak? Dwóch pretendentów w jednym tygodniu zrobię, ale chcę po prostu to pokazać, bo gra jest ciekawa, bo grałem sobie dosłownie, nawet powiem szczerze, 2-3 godziny. I wciągnęło mnie. Wciągnęło mnie, choć no jest to gra właśnie typu możesz robić co chcesz, ile chcesz i kiedy chcesz, tak? Dobra, czyli co? Na początku mamy kustomizację naszej postaci. Wybieram najbardziej bladą jak się da, wiadomo. Możemy wybrać sobie nawet niebieskie włosy, więc spoko. Możemy też układać, ustawiać jakieś nawet, zobaczcie, kształt swojej postaci, więc niech będzie taka napakowana. Może być bardzo chuda, może być też taka masywna. Powiedzmy, że będzie taka, no... O, taka będzie ok. No i oczywiście czerwone oczy, naturalnie, musi tak być. I lecimy od samego początku, moi drodzy. Historia jest ciekawa, jest intrygująca. Zaczniemy od intro oczywiście. Our dearest child, it broke our hearts when we sent you away, but it was the only way to keep you safe from the darkness that poisoned our land. To prawdopodobnie jest list rodziców do naszej głównej postaci. When the day comes that you seek the truth, trust in the celestial compass to guide you. It will lead you far across the sea, into darkness and into light, but it will always lead you home. Home to Gimia. Albo Gimia. Ciężko stwierdzić, jak to powinno się prawidłowo czytać. Zobaczycie też, że stylistyka graficzna jest taka właśnie bardzo, bardzo nowo-zeldowa, bym powiedział. Czyli taka pastelowa. Ale naprawdę, jak zobaczycie, jak już dotrzemy do świata, bo zaczniemy na początku podróż na statku i za chwilę nadejdzie burza, to zobaczycie, jak wygląda cały ten świat. To jest nasza postać. Tak sobie tutaj biegamy. Gram w ogóle na padzie od Xboxa 360, bo gra ogólnie tak przypomina dość konsolowe gierki, więc na padzie gra się idealnie. Pogadajmy sobie na początku na przykład z kapitanem. If that compass is of yours is right, Gimia should be just behind that bank of fog. Are you ready to finally see the island? Tak, chcemy zobaczyć, jak wygląda ta wyspa. Czyli jeżeli mój kompas nie ściemnia, no to powinniśmy już być za chwilę. Powinniśmy być za chwilę na miejscu i widzicie, jest burza. Button down the hatches and secure the lines, this is getting interesting. Tak, możemy też pogadać sobie taki, z jakimś tutaj sailorem, czyli z marynarzem. I can't see any birds in the sky, that's not a good sign. Nie ma żadnych ptaków w powietrzu, w sensie nic nie lata, to nie jest dobry znak. I hate this bad weather, happy place. Ten chyba nie za bardzo... lubi pływać ogólnie. Hold on, Matty! You don't want to get thrown overboard like yesterday's stew. Nie chcę wylecieć jak wczorajszy obiad, to prawda. Ja teraz musimy poczekać chwilę, prawdopodobnie. Bo za chwilę będzie jakiś event. O właśnie, kamera się oddala i... I nagle uderza w nas piorun. I w tym momencie przenosimy się gdzieś do jakiegoś... To jest moim zdaniem jakiś świat... Snów? Być może? Coś w tym stylu. Fear not, Sprite Seer. You and your friends are safe. Jesteśmy bezpieczni. You will see them again, but first you have a great task ahead of you.
Zobaczysz ich z powrotem, ale na początku masz specjalne zadanie. I am Eri, once a proud protector of these lands. I have been waiting for you. O, oczekiwała nas. Please, may I see your compass? Mamy pokazać jej kompas, czyli nacisnąć krzyżak w górę. I to jest, moi drodzy, sposób na pokazywanie... O, zobaczcie, tam jest różnych twarzy. Na pokazywanie nam, gdzie musimy, którędy musimy dostać się do głównego zadania, tak? Możemy aktywne questy ustawiać, możemy rotować kamerę i tak dalej. Toggle details, możemy dowiedzieć się dokładnie, co, jakie jest nasze główne zadanie. As I thought, a celestial compass. Use it whenever you are lost. It will guide you truly, but for now your path is blocked. My family can help you, but they themselves are lost. Find them and they will lead you home. Now, Sprite Seer, awaken. Your journey has only begun. Czyli obudź się, Sprite Seer. To jest może jakiś poszukiwacz sprite'ów, czyli takich małych stworków, które będą ważne w ratowaniu tego świata, do którego trafiliśmy. Tam w ogóle, zobaczcie, na horyzoncie widać skrzynię. Więc prawdopodobnie będziemy mogli tam w którymś momencie gry, jak znam życie, trafić. No i zobaczcie. No i już teraz widać, że gra jest naprawdę ładnie zrobiona. Takie rybie oko chyba delikatne jest, bo bardzo ciekawie tę grę się ogląda z perspektywy właśnie gracza. Naturalnie rzecz biorąc, te skrzynki będziemy mogli w przyszłości niszczyć. Możemy podnosić różne przedmioty, na przykład teraz odkryłem coś takiego jak kamień, więc można zbierać kamienie. W przyszłości będziemy mogli z tego coś budować. To być może da się to na przykład rozbić. Ja tu jeszcze nie wracałem, jak sobie grałem, ale teraz widzę możliwości. A i teraz zobaczcie. O, i teraz nawet widać, że nasza postać czasem potrafi się zainteresować jakimś obiektem. Co to jest to niebieskie? Lumi! Proszę bardzo, znaleźliśmy, moi drodzy, pierwszego sprite'a. Czyli, no to nie jest oczywiście żaden gazowany napój, to jest po prostu taki mini stworek. Nie wiem, jak je można nazywać, bo zazwyczaj na sprite'y mówię sprite'y. A human! It's been a long time since I've talked to a human. Dawno, dużo czasu minęło, od kiedy ostatni raz gadałem z jakimś człowiekiem. All of the people who could talk to me have gone away. Please, take me with you. I don't want to be alone anymore. Czyli odkryliśmy Lumi. Takiego dziwnego małego stworka, który nie chciał być już więcej sam, więc zabieramy go ze sobą. No i teraz liczba tych stworków znalezionych, moi drodzy, będzie determinować, czy będziemy w stanie ratować ten świat, czy nie. Zaraz zobaczycie murki. Murk to jest taka mgła fioletowa. Zaraz zobaczycie, co ona oznacza. The way out is just past the murk. It's bad stuff for you humans, though. I'll try to get rid of it, but I am not sure if I can do it alone. Tak, czyli sprite jest w stanie tę mgłę, powiedzmy, nazywajmy to mgłą, pozbywać się tej mgły. Murk to pewnie jest jakaś nazwa własna. Phew, that was hard. I wish I had my brothers and sisters to help me out. If we work together, I think we can find them. No, więc naszym jednym z naszych zadań, a tych zadań tutaj jest naprawdę mnóstwo, będzie znalezienie innych sprite'ów, żeby nam pomogli, ale teraz zobaczcie, jak ta gra się prezentuje. I to jest mniej więcej tak jak w Wieśku. Co widzimy, co upatrzymy okiem, możemy tam po prostu pójść. I to jest w tej grze naprawdę piękne. Ooh, there is a village over there. Let's go and check it out. You really aren't looking the best. I bet we can find some help there. Remember, if we get lost, you can use your celestial compass and it's useful to use a map. Okej, czy mamy też mapę dostępną? Let's head over to the village. Czyli ogólnie nie wyglądamy zbyt dobrze i dobrze byłoby się rzeczywiście dostać do tej wioski, może znajdziemy jakąś pomoc, a teraz wam pokażę, co się stanie, jak zaczniemy skakać z góry. Nic się nam nie stanie, jak widzicie. Po prostu nasza postać otwiera sobie parasol i w ten sposób ląduje. No i moi drodzy, no, zobaczcie, no, to jest, ja jestem zachwycony jakością graficzną tego świata. Naprawdę imersja silna. Oczywiście postać jest trochę dziwna, jest trochę kanciata, bym nawet powiedział. Ale taki jej urok. No dobrą sprawę, to przeszkadzało mi tylko na początku. Teraz już przestało. Tam są takie dziwne bawoły. Let's get crafting. Okej, teraz można nauczyć się craftu. No dobra, pokażę wam, jak działa crafting. Naciskamy Y. I teraz mamy tutaj mnóstwo zakładek. To są rzeczy, które znaleźliśmy i trzymamy w plecaku. To trochę jak, nie wiem, w Risen czy w Gotiku, że nasz plecak jest nieskończony. I nie ma żadnego udźwigu. A wydaje mi się, a przecież może jest skończony. No, w każdym razie można bardzo dużo rzeczy wrzucić. To jest nasz ekwipunek. To są kluczowe przedmioty. Tu jest crafting. Na przykład skraftować możemy twine, czyli
włóczkę? Coś w tym stylu. Wystarczy kliknąć A i wtedy byśmy mieli włóczkę. Ale na razie nie będę je skraftował, bo nie wiem, czy będzie mi to potrzebne, czy nie. Tutaj mamy spis wszystkich sprite'ów, które znajdziemy. Jest ich 26 łącznie do znalezienia w tym świecie. A tu mamy questy, tak? Tak to wygląda. Po prawej stronie na górze mamy napisane, gdzie musimy iść i gdzie musimy się udać. Albo jakie są podzadania naszych... Znaczy, questy, tak? I opisy questów, co musimy robić. Więc na początku pogadamy z Master Low, czyli z mistrzem niskim. Hello, traveler! You look like you've been through some hard times. Please come inside. I can offer you some warm food and a soft bed. Więc on nam teraz zapewnił takie schronienie na chwilę, na taki odpoczynek. The townsfolk warmly welcome you. Wszyscy nas tu powitali. Once your belly is full and your worries are erased, your head hits the soft pillow and you drift to sleep. Czyli zasnęliśmy. There, that's much better. You look ready to face the world again. Just one more thing before you go. Ever since that terrible accident years ago, murk has been popping up all over the place, making life difficult. Czyli jakiś był wypadek, nie wiemy jaki, ale pojawiała się ta dziwna mgła na tym świecie. No i naszym zadaniem będzie prawdopodobnie pozbyć się jej. Tak? Nasz główny life goal. Ale nie tylko, musimy też poznać swoje pochodzenie. Musimy poznać też pochodzenie tej wyspy podczas eksploracji, zobaczyć jak to będzie wyglądać. But the people here are friendly and we love to share what we know. Ask around and you will soon have all the skills you need to make your way in this world. Czyli trzeba teraz popytać ludzi i niebawem zdobędziemy wszystkie rzeczy, które pozwolą nam poradzić sobie w tym świecie. A tych naprawdę rzeczy jest tutaj mnóstwo. Dobra, możemy też ubrać jakieś ciuchy, więc zobaczcie, dostaliśmy inne ciuchy niż te, z którymi przyjechaliśmy, tak? Tattered breeches, tattered coat, czyli to jest zniszczone, dostaliśmy teraz zupełnie inne. Mamy też plecaczek, żeby było ciekawie, mogę obracać postać, byście ją zobaczyli. Mamy dużo slotów, gdzie możemy sobie coś wrzucać, możemy potem przebarwiać włosy, dać jakieś przypinki, dziwne rzeczy. Zobaczyć, jak to wygląda za chwilę. Merek, that storm that capsized your boat, it also destroyed the East Docks. Now that's a big problem for us. This is a trade guild, you see. Without the East Docks bringing in goods, we are not in any position to help you out. Let's see here. Take this mallet and gather some stone for Marina. Musimy zdobyć 8 kamieni dla Mariny i zanieść je na wschodnie, do wschodniego portu, który został również zniszczony, tak jak przez tą burzę, która zniszczyła również nasz statek. No i można oczywiście znaleźć te kamienie wszędzie, a Marina jest na plaży. Zdobyliśmy pierwsze narzędzie. Tak naprawdę narzędzia definiują, czy jesteśmy w stanie coś robić, czy nie. Jest cykl dnia i nocy, moi drodzy. Jest też cykl, żeby było ciekawiej, pół roku. Zobaczcie, dni, lata, godzina i jeszcze mamy porę roku zaznaczoną. Widać wykrzykniki też na mapce z ważnymi rzeczami. No i bardzo ładnie wygląda gra świateł w tej grze, naprawdę. Tam na szczycie, nie dostałem się na szczyt tej góry, ale zobaczcie, tam coś się świeci. Każde miejsce, które zobaczymy gdzieś, możemy odwiedzić, więc to jest... To aż zachęca do eksploracji. Możemy prawym, lewym triggerem zmieniać aktualnie trzymany przedmiot. Tutaj są... jak to się nazywa? Kupcy? Handlarze? Handlarze, bo tutaj teoretycznie możemy tylko i wyłącznie się wymieniać. Nie ma waluty, z tego co zauważyłem. Więc możemy na przykład, jeżeli chcemy wymienić się za wędkę, to musimy dać tyle rzeczy, żeby akurat pokryło koszt. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jeszcze, żeby było ciekawiej, na nigdy to raidu nie robiłem, ale nie widzę tu w ogóle żadnej waluty, więc możemy się wymieniać, tak? Tu tylko i wyłącznie działa handel, ale jeżeli rzeczywiście jest waluta, to na pewno to z czasem wam wyjaśnię, bo też grę dopiero poznaję, tak? Grandka w ciemno. Oh, hi, I heard there was a new face in town, so you want to learn the ways of a trader, Well, it's not all just swapping stuff. For other things, you know, a trader has to get creative too. Here, go grab me a vine and free stick and I will share a trade secret with you. Musimy znaleźć 4 pnącza i jedno pnącze i 3 patyki, tak? I kolejna osoba, z którą możemy pogadać. I hear you are in need of a roof over your head. Well, you are in luck. The old farm in the south field was abandoned when the murk appeared. If you can clear the murk, you will... Czyli musimy wyczyścić tę mgłę, żeby osiedlić się na farmie. Każdy, jak mówiłem na początku, każda plansza, każda strefa, czy dzielnica tej wyspy ma swoją farmę. I będziemy na tych farmie mogli coś działać, tak jak w Stardew Valley. Chociaż nie do końca, aż tak. To o wiele wolniej będziemy się rozwijać. Dobra, 16 kawałków drewna i 5 patyków jest potrzebne i dostaliśmy jeszcze siekierę, żeby odbudować farmę. Ale żeby było ciekawie jeszcze, no to żeby to zrobić, to musimy jeszcze zrobić inną rzecz, moi drodzy, czyli zdobyć jednego sprite'a, no bo nie jesteśmy w stanie
co zaraz się przekonacie, nie jesteśmy w stanie odnowić farmy. O, zobaczcie, co tutaj znalazłem. Koteczka. Można też znajdować koteczki. Jest 8, łącznie 9 kotków w tej... w tej dzielnicy, więc ogólnie gra ma dużo takich sweetaśnych, cukierkowych i słodkich i uroczych rzeczy do robienia. I dlatego zastanawiam się, czy to jest głównie gra dla dziewczyn, czy to jest to gra dla wszystkich. Ja się dobrze bawię w każdym razie przy tej grze, mimo że są takie małe elementy. Także proszę bardzo, to jest Murk i możemy się go pozbyć, ale to zależy. Musimy przydać, ile jest potrzebnych nam tutaj, a właśnie. Potrzebujemy przynajmniej 2 sprite'ów, żeby móc pozbyć się tej mgły. No i trzeba ich szukać, eksplorować i jeszcze raz eksplorować. Tutaj mamy znowu coś nowego. Psyllium Flower. No dobra. No więc ja już teraz wiem, że nam jest potrzebna tak naprawdę... Teraz możemy zacząć młotkiem niszczyć wszystkie elementy. Możemy poznajdywać też coś. Możemy też zacząć ścinać drzewo. Wszystko akurat schodzi na 3 hity zawsze. Oszczędza trochę czasu, zdecydowanie. Możemy ścinać dalej drzewo. To jest też fajna mechanika. Jak zetniemy drzewo całkowicie... To wypada właśnie. Zobaczcie, to wypada co? Wypada nam nasionko, które możemy z powrotem zasadzić. Tak? I to też jest element questu. Musimy łącznie 43 drzewa w tych grasslands zasadzić. Grasslands to się tak nazywa ta strefa. Tak? I to też jakiś quest wykona. Nie wiem, czy będzie achievement, czy będzie coś jeszcze za to, no, aż tyle drzew nie udało mi się zasadzić. Więc tak, po prawej stronie możemy iść eksplorować, jest jeziorko. Możemy tutaj się dostać i tu zdobędziemy już wędkę chyba, z tego co pamiętam, bo oczywiście dopiero z czasem dostajemy różne rzeczy. Nie mamy tego dostępnego wszystkiego od razu. Więc ja dzisiaj postaram się, może uda mi się, zobaczymy jak mi pójdzie, ale może rzeczywiście uda mi się w jakiś sprawny sposób nawet zbudować już, odbudować farmę, żebyście zobaczyli jak wygląda posiadanie farmy już od razu. No ale po drodze, można ścinać, można zbierać, proszę bardzo, glinę. Jest dużo, dużo surowców, z którymi będziemy mogli coś robić. Możemy też po prostu nimi handlować, żeby zdobyć lepsze rzeczy. Także, no, gra oferuje bardzo dużo możliwości. Teraz znalazłem takie miejsce jak Gold Lake. Dobrze, że nie Snowflake. I tutaj mamy kolejnego gościa z kolejnym questem. Ahoj! I've been away for the open seas for far too long. I have a hankering for a knucklefish. Musimy przynieść mu coś takiego jak knucklefish. They live in salt water, czyli możemy złowić ją tylko i wyłącznie w morzu, więc to daje nam wędkę i możemy iść na plażę i spróbować ją złowić. Albo możemy od kogoś wymienić się, tak? W każdym razie on chciałby dostać knucklefish. I zobaczcie, że w nagrodę dostaliśmy jeszcze wędkę i od tego momentu możemy zacząć łowić. A tu jeszcze jest dużo innych narzędzi, które możemy... dużo różnych narzędzi innych, które możemy sobie spokojnie nabyć. Dobra, no to odwiedziliśmy... to miejsce. Mogę wam pokazać od razu, jak wygląda łowienie, bo łowienie jest ciekawe. Weźmy sobie wędkę do ręki, zarzućmy wędkę. I teraz tak, muszę prowadzić spławik. Oczywiście nigdy w życiu tak nie działa wędkowanie w realu, że mogę sobie prowadzić spławik jak chcę. Muszę podprowadzić ją pod rybę, ten spławik. Hapaj. Hapaj spławik. Okej. Okay. I teraz muszę dokładnie kontrować. Czyli zawsze tak ustawiać lewą gałkę, żeby była... w przeciwnym kierunku niż płynie ryba. I w ten sposób, jak uda się prawdopodobnie czasowo wytrzymać to ciągnięcie, to uda nam się zaciągnąć i zdobyć rybę. I mamy pierwszą rybę. Co możemy robić z ryby? Z ryb możemy, moi drodzy, kraftować na przykład pożywienie. Pożywienie nie jest... Tutaj nie mamy czegoś takiego jak czynnik głodu, nie mamy czynnika spragnienia, ale za tworzenie pożywienia, a potrzebujemy jeszcze węgla, okej? Za tworzenie pożywienia możemy przekabatać na swoją stronę, bądź po prostu zatrudniać różnych ludzi do pomocy nam na farmie. Na razie farmy nie mamy, więc nam to jakby rybka, no ale w przyszłości będzie to potrzebne. A teraz co? Ja oczywiście, znaleźliśmy Groffle. To jest taki bawołek? Nie wiem jak go nazwać. On daje mleko ogólnie, czyli no jest to forma krowy, ichnia. I jak będziemy mieli farmę i sobie oswoimy takiego małego dziadygę, małego, on jest spory dość, to będziemy mogli wtedy mleko zdobywać. A z mleka można robić tam gorące mleko i tak dalej. Tu zobaczcie, jeszcze są liseły. No zobaczcie, no wystarczy spojrzeć. Wystarczy po prostu spojrzeć na tę mapę, żeby móc się zachwycać wizualnie po prostu tym, co tu widać. Znaczy, okej, ja się zachwycam, bo ja lubię takie klimaty graficzne.
Wiem, że są różni ludzie i różne gusta, więc może też się okazać, że niektórzy z was twierdzą, że to jest brzydkie. No mi się to w każdym razie podoba. Mucklefish. Możemy sobie zmienić quest główny na farmę. Choć na dobrą sprawę pójdźmy na początku do doków. Bo wiem, że jak pójdziemy do doków, to tam jesteśmy w stanie zdobyć Sprite'a, bo on sobie tam gdzieś będzie stał. Możemy niszczyć teraz wielkie głazy. Niszczenie wielkich głazów powoduje, że możemy zebrać kamyki. A kamyki nam będą potrzebne, tak samo jak drewno. Prawda? Więc już sobie biorę siekierkę i jeszcze sobie jedno drewno zetniemy. Dziab! Ścinamy dalej, oczywiście można też z konarem ściąć. Możemy ten konar oczywiście zostawić, no ale to się średnio opłaca. Bo można po prostu posadzić sobie kolejną roślinkę. A, nie wypadło? A patrzcie, tym razem nie wypadło nasionko. Wydaje mi się, że zawsze nasiono wypadnie, jak zaczniemy niszczyć drzewa. Dobra, w każdym razie nie. Tam widzę też, zobaczcie, że są jakieś takie lasy, trochę jakby drzewa wiśniowe. Ale jeszcze tam nie byłem. Nie wiem, co tam można znaleźć. Oczywiście, jak zaliczamy questy, no to tam są takie ptaszki. Jeszcze do, na pewno do tej. Na pewno jeszcze do wioski będziemy nieraz wracać, oczywiście. O, i już odkryłem, zobaczcie, węgiel. A to oznacza, że możemy zrobić pierwszy posiłek. On nam teraz się nie przyda, ale niech będzie, żeby pokażę wam, jak to działa. Zobaczcie po prawej stronie. Spadają rzeczy, krzemień, czy tam inny kamień się rusza i w ten sposób mamy już w plecaku coś nowego, czyli cooked fish. No i żarciem będziemy mogli na pewno przekabacić na swoją stronę, czy po prostu zatrudnić, tak jak mówiłem wcześniej, ludzi do pomocy. Widzicie? Można by też przejść przez ten las i zobaczyć, co tam możemy znaleźć. Tu znaleźliśmy, zobaczcie, coś. Potrzebujemy tutaj 3 sprite'ów, żeby móc odkryć tę część i ją tak naprawdę uratować. A potem coś tam możemy zdobyć, tak? W tamtym miejscu. Dobra, no to jesteśmy teraz na... Można powiedzieć, że na plaży. Na plaży w Grasslands. I tutaj już zaraz za chwilę znajdziemy kolejną fajną rzecz. Czyli... A już skrzynkę nadwidzicie na pewno w tle. O, Redberry Seed, proszę bardzo. Czyli gdzieś będziemy mogli zasadzić czerwone jagódki czy coś. Tu mamy też skrzynię. No i to jest właśnie marina. Tylko czy mamy 8 kawałków... Czy mamy 8 kamieni? To jest bardzo dobre pytanie. O, a tu znalazłem, zobaczcie, hipsterskie... Te. Jak one się nazywają? Hipsterskie... okulary. I możemy je sobie założyć, żeby było ciekawiej. Albo możemy je sprzedać. Czy zamienić? Proszę bardzo. Full hipster. Stanisław, hipster w tym momencie. Możemy pogadać, od razu mamy zaliczony quest. Widzimy ptaszek, więc na pewno mamy 8. W ogóle mamy napisane po prawej stronie na górze, ile mamy kamieni, tak? And this goes here, and this goes there. Ah, oh, hello there. Wow! You got everything I need to finish up? Sure, beats me trying to piece it back together with driftwood and crab shells. No, zdecydowanie z kamieni lepiej niż z jakimiś tam, z jakichś tam muszalek. No dobra. Okej. Okay. Zakończyliśmy quest. Każdy kolejny quest powoduje, że nasi ludzie są coraz... Znaczy, że ludzie w tej okolicy są coraz bardziej zadowoleni, a to nam daje bonusy do farmy. Za chwilę wam to pokażę. A w tym momencie, zobaczcie, odbudowaliśmy wschodni port, a niebieskie takie... latające cząsteczki oznaczają, moi drodzy, że tutaj się kryje sprite, czyli ten duszek. I tu znajdziemy drugiego duszka. Proszę bardzo, on nazywa się Lock. Being stuck in there was a real drag. Został, on się tutaj schował, nie mógł wyjść, jeszcze na imię ma Lock, więc śmiesznie, jak zamek. Tutaj mamy znowu kolejnego tradera i zobaczcie, co my tu mamy. Knucklefish, moglibyśmy się wymienić za Knucklefish, a niekoniecznie go jakoś łapać. Spróbujmy, bo ja nigdy jeszcze w życiu nie łapałem nic i teraz zobaczcie, że na przykład u niego plus 100%, czyli to oznacza, że więcej, on na przykład uwielbia drewno i widać, że uwielbia też patyki. Każdy z tych handlarzy ma swoje, ma rzeczy, które chce pozyskiwać i rzeczy, których nie lubi pozyskiwać, tak? I za które zapłaci po prostu drożej. Na przykład, jak widzicie, najlepiej się sprzedaje u niego drewno. Jakieś tam jeszcze malutkie rzeczy, ale tak samo 20% nawet do pnączy. Czy jesteśmy w stanie zebrać takie surowce, żeby to na Knucklefish kupić? Proszę bardzo, value 40. No i teraz musimy uzbierać te 40 w jakiś sposób. Mamy aż 18 desek. Dobra, no zróbmy, dajmy mu na razie, no nie wiem, 10. To mamy value 20, okej. Okay. Możemy też dać mu trochę patyków. Dajmy na przykład mu 5 patyków, value 30... Dajmy mu 2 vines na przykład. Mamy 42, więc już możemy się zamieniać, więc odejmiemy mu jednego. 40. O, co ja zrobiłem? Mogę tu. Aha. Czyli szybko liczę. Potrzebuję ich 4 dać. Dobra. Pyk.
Trade. X, proszę bardzo, accept. 40-40, wymieniliśmy się za Knuckle Fish. I w ten sposób mamy już problem z głowy, jeśli chodzi o tamten quest. Jak kiedyś tam wrócimy, będziemy mogli wrzucić, dać mu tę rybę i quest będzie uzupełniony, będą coraz bardziej radośni. A co chodziło z tym zwiększaniem radości moich kompanów, którzy mieszkają na wyspie? Zobaczcie. To jest Grasslands. I teraz zobaczcie na ten układ. Po lewej stronie. 70% drzew. To prawdopodobnie chodzi o to, że im więcej drzew, tym większa radość. Questy 7% tylko. 40% to jest chyba, nie wiem, odkryte sprite'y. Czyli ilość sprite'ów tutaj. 0% to farma i 13% to jest murk, czyli te mgły. Im więcej będę wykonywał, im więcej będę niszczył tych murków, wykonywał... Murków, to tak jakbym mury niszczył, nie? Wykonywał questów i sprawiał, że wszyscy są zadowoleni w tej całej okolicy, to tym większa radość, a większa radość ogólna zwiększa, jak widzicie, jakie są bonusy za farmę. Farm production speed, animal sightings i jeszcze harvest bonus. Na pewno będzie można na tej farmie w przyszłości coś hodować, jakieś roślinki czy coś. Ja w tym momencie teoretycznie odkryłem, że mogę na pewno hodować, może nie hodować, tak, hodować, no. I te zwierzaki. A teraz wiem, że tutaj jeszcze na górze jesteśmy w stanie dostać się do pewnej skrzyni. Jak widzicie, mnóstwo sekretów jest poodkrywanych w tym świecie, no ale naturalnie podróżowanie tej postaci czasami bywa nieprecyzyjne. Dobra, jestem. Jestem na szczycie. Proszę bardzo, otwieramy i znaleźliśmy Orange Shampoo. Pozwala nam to zmienić kolor włosów na pomarańczowe. Szał, nie? Zobaczcie, co tam jest. Miasto. Miasto gdzieś na horyzoncie. Ja to miasto już odwiedziłem, jak najbardziej można do tego miasta się dostać. Gdziekolwiek chcesz, tam możesz pójść. No chyba, że jest to jakiś ocean. No to w oceanie w którymś momencie on idzie pod wodę i koniec. I teoretycznie nie topi się, tylko nas po prostu wywala na brzegu. Dobra, moi drodzy, tu jeszcze jeden jest quest. Jak widzicie, tu też w ogóle jest jakiś... Czy to przypadkiem... To wy... Tak! I to jest właśnie nasz statek. Shipwreck, tak jak w Don't Starve. Możemy pogadać z kapitanem. Kapitana kojarzymy, prawda? I heard you wander into Fairmont. I'm glad to see you are doing well, considering I wanted to come say hello, but Marina has kept me busy gathering materials to fix the docks. She said I owe her, since it was my boat that wrecked it. Anyway... While I'm here, helping Marina out, could you try to dig up information on the rest of the crew? Będziemy musieli znaleźć ich wszystkich, znaleźć załogę. A powiem wam szczerze, jeszcze nigdy przez te moje 2-3 godziny, jak to sobie grałem, nie znalazłem ani jednego członka załogi, więc oni musieli się gdzieś nieźle pochować. A tutaj znalazłem w skrzynkach jeszcze jakiś tam clove, czyli jakiś element tego, no. No jakiś materiał, tak? Dobra, moi drodzy, teraz zrobimy sobie, że quest główny to będzie nasza farma. To jest ostatnia rzecz, którą pokażę wam w tym odcinku. Jutro zobaczycie więcej eksploracji, zobaczycie też więcej questów. I na pewno postaram się może pokazać wam, no może już dzisiaj wam pokażę, jak się oswaja zwierzęta. Jak widzicie, dużo jest tutaj znaczników na tej planszy i każde te wykrzykniki oznaczają, że są tam jakieś questy albo jakieś ważne punkty. To jest, moi drodzy, farma. Po to zdobyłem drugiego sprite'a, żeby móc teraz, proszę bardzo, tę farmę uwolnić, tak? Uwolniłem farmę z negatywnego działania mgły, ale jeszcze musimy to odbudować. Zobaczcie, że potrzebuję jeszcze do zdobycia trochę drewna, więc ja tu jeszcze trochę pociapam drzew i wtedy będziemy mogli już ją odbudować. Mam wszystkie potrzebne surowce, więc teraz wracam do kogoś, kto się nazywa Bushel. Nie wiem, czy dlatego, że mieszka w buszu, czy dlatego, że twórcy go nie lubili i nazwali go tak dziwnie. Siemanko, Bushel? Hey there, I'm Bushel. Minnie sent me to help you out. I'm a dub hand at repairs and I know a thing or two about running a farm. Now you've cleared the murk, let's roll up sleeves and patch this place up. Zrobiliśmy kolejny quest, moi drodzy. Naprawiliśmy farmę. Szkoda, że akurat naprawiliśmy ją w nocy, więc jak widzicie, podziwiamy ją już w świetle księżyca. Tam widzieliście też niebieską poświatę, to znaczy, że tam siedzi kolejny sprite. I to w sumie te wszystkie sprite, które znalazłem w tym świecie. Już więcej nie znalazłem przez tę moją całą grę. Congratulations, you have your very own farm. There are a lot of things you can do. I'll give you some items. Large animal pen, czyli mamy dużą oborę, można powiedzieć, małą oborę, gdzie możemy trzymać swoje zwierzaki, tak?
You discovered a large farm. I teraz, jak widzicie, po prawej stronie zmienił się trochę układ tych wszystkich naszych podpowiedzi, bo teraz mamy Southfield Farm i mamy jakby podsumowanie tego, jak nam dobrze się tu wiedzie. Czyli widzicie, teoretycznie nie mam żadnego zwierzaka, nawet animal care jest na 0%, ale po drodze też będziemy musieli czyścić farmę i tak dalej, to będzie nas zwiększał jakby rating naszej farmy. No i proszę bardzo, znaleźliśmy jeszcze Grumble, czyli kolejny mały sprite, który siedział i tutaj marudzi w tym sianie całym, tak? No dobra, a teraz jak się buduje na farmie? Idziemy do sobie do Wielkiej Księgi, podchodzimy do Wielkiej Księgi, robimy Interact i w tym momencie możemy budować. Czyli na przykład bierzemy sobie Large Animal Pen. Powiedzmy, że ustawimy go sobie jakoś gdzieś blisko tej książki, może nie za blisko, na przykład gdzieś tu. Zawsze możemy sobie przerzucać te rzeczy, przebudowywać je, ustawiać w innej kolejności i tak dalej, i tak dalej. Tak, i postawimy jeszcze mały, small pen. No powiedzmy, że gdzieś obok, tak? Niech będą dwie obok. Okej, okay. Pyk. I obok tego możemy postawić też miejsce, gdzie będzie trawa. Tak, żeby mieli dostęp do trawy, na przykład tu. To na razie tak, wiecie, pokazowo. I tak samo jeszcze woda, żeby dostęp, miały dostęp do wody, miały dostęp do żarcia. Tak, te zwierzaki, które będą tu mieszkać. No i tyle. Mamy jeszcze jedną wodę i jeszcze jeden, jak to się nazywa, to miejsce, gdzie mogą jeść. Czyli, no nie karmnik, to na pewno ma jakąś nazwę swoją. Well done, now that you have placed a large animal pen, you can begin to adopt large animals. Czyli możemy teraz adoptować zwierzaki. Jak to się robi, moi drodzy? Więc wystarczy, że trzeba poznać, co dany zwierzak lubi, ale nie musimy tego sprawdzać w żadnym, nie wiem, dzienniku czy coś. Po prostu jak podejdziemy do zwierzaka, to będziemy mieli napisane, co każdy z tych zwierzaków lubi. Gruffles na przykład lubią takie specjalne nasionka. I ona będzie dawać Gruffle Milk, jak widzicie. Czyli musimy dać Psyllium Seeds, tak? I teraz możemy craftować Psyllium Seeds. Wystarczy, że mamy Psyllium, ten kwiatek niebieski się nazywa, tak? To jest Psyllium Flower, chyba, jak pamiętam dobrze. Crafting jest tu. Psyllium Seeds wymaga od nas jednego kamienia i jednego Psyllium Flower. Tak? Czyli po prostu musimy rozbić kamieniem kwiatek, żeby zdobyć nasiona. To jest bardzo fajnie też pomyślane, że to nie jest tak, wiecie, jakaś abstrakcja, tylko faktycznie ma to jakiś sens. Mam Psyllium Seed, to teraz mogę podejść sobie do takiej krowy. Dzień dobry, pani krowo. Hi. I teraz proszę bardzo, the gruffle seems interested in your Psyllium Seeds. Czy chcemy dać Psyllium Seeds? Tak. I teraz to powoduje, że przez jakiś czas dany zwierzak, któremu daliśmy ten smakołyk, będzie za nami szedł. No i o to nam chodziło, tak? Żeby za nami szedł, musimy go doprowadzić na farmę. Jak go doprowadzimy na farmę, to on stwierdzi, o, to może w takim wypadku, jeżeli mamy animal pen, tylko jeżeli mamy animal pen, o, tu był bliżej, żeby było ciekawiej, to możemy go zacząć możemy po prostu go zaadoptować. Chodź tutaj, chodź do mnie. I tu chodź. Przyjdziesz? O, i za chwilę pojawi się okno dialogowe, proszę bardzo, czy chcemy adoptować? Chcemy. No i moi drodzy, w tym momencie Gruffle jest u nas teraz na farmie. Now that's a fluffy Gruffle. We can now make Gruffle milk, so check in front. Check in from time to time and collect goods we are producing. I on tu chwilę zostanie. Musimy mieć teraz jedzenie i wodę, żeby po prostu, wiadomo, jak to zwierzaki, muszą jeść i muszą pić, tak? No, ale gdybym chciał zbudować więcej na farmie, muszę poznać Carpentera, czyli... O Jezus Maria, jak się nazywa carpenter po polsku? Być może cieśla. Właśnie, cieśla, może to być to, chociaż... No dobra, no w każdym razie, no ktoś, kto będzie mógł budować budynki. Zobaczcie, że również są elementy pogody, tak? Czyli na przykład deszcz, burza. No nie wiem, czy śnieżyca może być, pewnie w biomie śnieżnym może być. Tu będziemy zbierać wszystkie rzeczy, które będą produkować nasze zwierzaki. No i na początku gry tylko i wyłącznie możemy mieć animal pen duży i mały, więc musimy gdzieś znaleźć tego całego cieśle, żebyśmy mogli rozwinąć się dalej, tak? I każde odkrycie nowej postaci daje nam nowe możliwości. Będziemy też mogli znaleźć gościa, który pozwoli nam kopać, w sensie wydobywać surowce z kamienia, czyli minować po angielsku. No, możemy być górnikiem i zbierać na przykład węgiel czy inne rzeczy. No i zobaczcie, jest mnóstwo punktów, które możemy jeszcze odwiedzać, ale na ten odcinek wydaje mi się, że wystarczy. Więc dajcie znaka, co sądzicie o grze, jak wam się podobało, zostawcie lajka. No i jestem ciekawy, czy chcielibyście zobaczyć więcej z tej gry. No bo gra jest bardzo fajna, specyficzna, jeśli chodzi o grafikę. Dużo rzeczy można robić, można iść gdzie się chce, można robić co się chce.
zarabiać, handlować, rozwijać się, czy się nie rozwijać, po prostu zostać w jednym miejscu i całą grę po prostu łowić rybki. Można w tej grze po prostu takie rzeczy robić, można. Także dziękuję wam bardzo, wielka piona i do zobaczenia w kolejnym odcinku jutro, gdzie pokażę wam więcej zabawek. Trzymajcie się, cześć!